uczennice szkoły podstawowej nr 2 zdominowały kolejną edycję Wieluńskiej Akademii Siatkówki. Drużyny z dwójki zajęły wszystkie trzy miejsca na podium. W sumie w rozgrywkach uczestniczyło 14 ekip z 8 szkół podstawowych z terenu gminy. W wielkim finale najlepszy okazał się zespół w składzie Magdalena Marchewka, Anna Kita i Julia Mielczarek. Drugie miejsce należało do Mai Ciach, Sandry Gruszki i Małgorzaty Kalusińskiej, a na trzecim miejscu rozgrywki zakończyły Zuzanna Grzebielucha, Dominika Idasiak oraz Paula Majchrowska. Czwarte miejsce w Akademii zajęła podstawówka z Załęcza Małego, a piąte placówka z Masłowic. Jak podkreślali organizatorzy, emocji było dużo, a poziom drużyn był wysoki i wyrównany.